Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na test kosmetyków marki AA. Szczerze mówiąc, ja nie do końca jestem zaznajomiona z asortymentem kosmetycznym tej właśnie marki i stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby właśnie to nadrobić, ponieważ byłam wczoraj w Arkadii i zobaczyłam w ich szafie mnóstwo bardzo dobrze zapowiadających się produktów. I mam tu m.in. podkład rozświetlający, długotrwały, którego jestem mega ciekawa. Znalazłam też taką fajną rozświetlającą mgiełkę utrwalającą makijaż. Skupię się jeszcze na trzech stickach do twarzy, a tak swoją drogą, ciekawostka, dwa z nich są stworzone we współpracy z Magdą Pieczonką. W ogóle nie słyszałam o tym produkcie, także jestem mega ciekawa, jak on się u mnie sprawdzi. Jeżeli Wy też jesteście ciekawi, jak to wszystko u mnie zda test, to zostańcie ze mną, zapraszam Was do oglądania dalej. Pierwszym produktem, na którym chciałam się dzisiaj skupić, jest podkład, który nazywa się Sapphire Long Lasting Foundation. I w ogóle jeżeli chodzi o ten produkt, to ja przeczesałam cały Instagram i cały internet i praktycznie nigdzie nie było o nim żadnych informacji, więc chyba jest to jakaś zupełna nowość. I jeżeli chodzi o ten produkt, to jest to rewitalizujący podkład pielęgnacyjny. Przeczytam Wam z tyłu, co on ma nam dawać na skórze. Sapphire Foundation to więcej niż podkład i szybko zapomnisz, że masz go na twarzy. O, to mi się podoba. Jest ultra lekki, idealnie się rozprowadza i stapia ze skórą, tworząc naturalny efekt drugiej skóry. Luksusowa formuła pielęgnacyjna nasycona kwasem hialuronowym i szafirowym pyłem. Nadaje gładkość i blask, dbając o odpowiednie nawilżenie skóry. Wyrównany koloryt, młodzieńcza świeżość i zdrowe rozświetlenie za jednym pociągnięciem pędzla. To mi się podoba. Tak, to ja mogę pracować. No i tak, jeżeli chodzi o ten podkład, no to on był dostępny w trzech odcieniach. Ja wzięłam sobie ten pośredni, a mianowicie 602 Nude. Nie było w ogóle testerów, więc ja tak bezpiecznie po prostu wcelowałam sam środeczek, więc mam nadzieję, że no, trafiłam z tym odcieniem. Zaraz zobaczymy. Sprawdźmy sobie, jak on się u mnie na brodzie będzie prezentował. O kurczę, chyba trafiłam. Teraz zobaczymy, czy ściemnieje. Słuchajcie, nie ściemniał, ale zobaczcie, jak on mi się pięknie wtopił w skórę. Rzeczywiście w ogóle go nie widać. No dobrze, nie ma co czekać. Z tyłu też było napisane, żeby nakładać go palcami i ewentualnie potem rozeszerzyć jakąś gąbeczką. Wiecie co? Pod palcami jest mega kremowy. Tak jakbym nakładała jakiś taki krem nawilżający, krem BB. Mega spoko póki co. Zobaczmy teraz, jak on będzie wyglądał po wtłoczeniu go gąbeczką w moją twarz. No dobrze, słuchajcie, jedna warstwa nałożona na połowę mojej twarzy i tak jak widzicie, krycie jest naprawdę, naprawdę bardzo subtelne. Widzę tutaj wyrównany koloryt mojej skóry w okolicy przy nosie, natomiast zobaczcie, jaki ten podkład ma glow w sobie. Skóra naprawdę wyraźnie odbija światło, lśni, jest taka... Ona tak wygląda troszeczkę, jakby była spryskana jakimś takim olejkiem. I tak jak tutaj na bokach mojej twarzy mi się to podoba, no to już w miejscach, gdzie moje pory są troszeczkę bardziej rozszerzone, czuję lekki dyskomfort. Ale no to są... To wynika tylko z tego, że ja po prostu mam skórę mieszaną, no i moje pory są minimalnie bardziej rozszerzone tutaj w tej okolicy przy nosie. Jeszcze tak swoją drogą... to nie jest podkład zastygający, na pewno. Ja go cały czas czuję na skórze i on cały czas jest mega taki tłusty, nie wiem jak to powiedzieć, taki plastyczny. Kurczę, no jestem... jestem bardzo ciekawa tego, jak on będzie wyglądał po chwili, jak on może tak osiądzie bardziej na mojej skórze. No może drugą warstwę, może tym razem gąbeczką i zobaczymy, czy może da trochę większe krycie. No dobrze, jestem po drugiej warstwie i powiem Wam, że mam mocno mieszane uczucia w tym momencie. Bo według mnie to krycie jakoś się nie wzmocniło, natomiast tutaj ta strefa jeszcze bardziej jest wyświecona. No i ja po prostu czuję trochę dyskomfort z tego powodu, bo w tym momencie tutaj ta strefa moja przy nosie wygląda tak jak po paru dobrych godzinach noszenia podkładu, gdzie po prostu mam jakby nadmiar sebum zbiera się na mojej twarzy. Ja się w tym momencie tak czuję, więc to możecie sobie wyobrazić, że dla mnie to nie jest jakiś taki pożądany efekt. Plus cały czas ja czuję, że ta skóra... A, poczekajcie. Teraz troszeczkę zaczyna zastygać, także może zaraz będzie lepiej. No dobrze, jeszcze nie będę w tym momencie wypowiadała się na temat podkładu. Nałożę go na drugą stronę. Dam mu troszeczkę, żeby osiadł i zaraz do Was wracam. Teraz śmiało mogę powiedzieć, że podkład już osiadł na mojej skórze. I tak, moje odczucia są...
mieszane, ponieważ czujesz, że ten podkład troszeczkę zastygł, natomiast on cały czas jest mocno plastyczny na Waszej skórze, także to jest podkład, który zdecydowanie trzeba przypudrować. Ja jeszcze tego nie zrobię, bo mam tutaj dużo produktów kremowych, które mogłyby się z tym kłócić. Natomiast jeżeli chodzi o jego wykończenie, to to jest wykończenie, jakby, które niektórzy bardzo lubią, a niektórzy mniej. Myślę, że z tym podkładem mogłyby się polubić osoby, które mają cerę suchą albo normalną, no bo rzeczywiście ten glow taki zdrowy na twarzy jest naprawdę zauważalny. Ja bym ten podkład nakładała wszędzie, tylko nie na strefę T. No ale nic, zobaczmy w takim razie, jaką będzie się sprawował już w kolejnych etapach makijażu. I przejdźmy w tym momencie do kolejnego produktu, stworzonego przez Magdę Pieczonkę tym razem. Także ja w ogóle nie zdawałam sobie sprawy, że taka kolekcja wyszła, więc nie wiem, czy to też jest jakaś totalna nowość. Załóżmy, że tak. To jest korektor, który nazywa się Moon Glow i on ma w swoją drogą SPF 20. Korektor z SPF rzadko się zdarza. I przeczytam Wam na odwrocie, co ten produkt ma nam dawać. Jest to kremowy korektor do twarzy i pod oczy w sztyfcie. Wydajny korektor w postaci praktycznego sztyftu, który idealnie rozprowadza się na skórze. Bardzo dobrze kryje i tuszuje wszystkie niedoskonałości oraz świetnie wygładza skórę. Nowoczesna formuła anti-aging pomaga w ochronie skóry przed działaniem wolnych rodników, niebieskiego światła i zanieczyszczeń. Masło shea, oleje konopny i kokosowy doskonale pielęgnują skórę. No i tak jak już mówiłam, posiada filtr SPF 20, nie zatyka porów. Jestem mega ciekawa tego produktu i szczerze mówiąc jestem zdziwiona w ogóle formą podania tego kosmetyku, bo ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby korektory były w takich wielkich tubach, które no trochę nam wykluczają precyzję w ich nakładaniu, no ale nic, otworzę go i zobaczymy, co się kryje w środku. To, co od razu mi się rzuciło w oczy, to to, że niestety nie jestem chyba fanką tego, jak się otwiera ten produkt, bo tu trzeba użyć siły, żeby tak jakby przekręcić tę skówkę i zerwać no te folijkę, papier, który jest na samym opakowaniu i zobaczcie, on jest taki mocno poszarpany. Widzicie, o co mi chodzi? Zobaczcie, tak jak teraz załóżmy w miarę ładnie mi się udało to zerwać, to wydaje mi się, że w dłuższym użytkowaniu, no niestety to będzie się tak zdzierać, wiecie, jak chce w kosmetyczce, więc może to wyglądać nieestetycznie, ale to taka mała dygresja ode mnie. No i zobaczcie, jak wygląda ten korektor w środku. Tak, żeby, nie wiem, pokażę Wam mój paznokieć przy nim. Zobaczcie, jaki w ogóle on jest duży. No i teraz mam rozkminę. Jak go nałożyć pod oczy? Tak? Nie wiem. Nie wiem, chyba będę musiała jakiegoś pędzelka użyć do tego. Natomiast chcę w ogóle wyczuć jego konsystencję. No, rzeczywiście wydaje się mocno kremowy. Słuchajcie, ja chyba użyję pędzelka, żeby go nałożyć i zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał. Tak swoją drogą jeszcze a propos kolorów, to ja wzięłam 02 Nude, a chyba był tylko jeszcze jaśniejszy odcień. No ale nic, słuchajcie, nakładam. Trochę chyba mi to zajmie. Nie, czekajcie, ja muszę to sobie jakoś usprawnić. Moczę palec w tym produkcie i będę go nakładać w taki sposób pod moje oko. I powiem Wam szczerze, że no niestety nie ułatwia ten stick pracy, no bo muszę cały czas wracać do niego z palcem, moczyć w nim palec, co już jest trochę niehigieniczne. Pędzlem to trwało po prostu jakieś wieki. No nie wiem, muszę powiedzieć, że jakoś chyba nie jestem przekonana do tego sticka. Bo jakbym chciała go tak na szybko nałożyć, no dobra, spróbujmy. Nakładam go w takim razie tutaj, tutaj. No i jak? No i muszę go rozblendować gąbeczką. Zobaczmy, jak to mi wyjdzie. I jeszcze o samej konsystencji, bo tak naprawdę póki co trochę skupiam się na tym, jak podany jest ten produkt. Natomiast no muszę przyznać na pewno, że jest bardzo kremowy. Bardzo kremowy i jak na tak kremowy produkt uważam, że ma nawet niezłe krycie. Zobaczcie. Natomiast obawiam się, że niestety po jakimś czasie ta kremowość sprawi, że będzie mi się zbierał w
w liniach, tutaj w, no dobra, nazwijmy to po imieniu, w zmarszczkach. Także nałożę go na jedno oko i no po prostu poczekajmy chwilę, zobaczymy jak on się będzie zachowywał. Wiecie co, cały czas patrzę na to, jak wygląda ten korektor i wydaje mi się, że ja będę mało wiedziała do momentu, kiedy go nie przypudruję. Bo w te miejsca, gdzie dołożyłam go na środek mojej twarzy, w ogóle go tam nie widzę. Tak jakby on się wtopił idealnie w podkład i no jest po prostu niewidoczny. Nie dołożył mi krycia w żaden sposób. Nie wiem, czy to jest plus czy minus w tym momencie, ale jeżeli chodzi o okolice pod moimi oczami, no to, no nie wiem, jakoś on cały czas jest mocno lepki i po prostu wydaje mi się, że dobra, słuchajcie, bez zbędnego gadania nakładam go pod drugie oko i będziemy jeszcze do niego wracać przy okazji pudrowania strefy pod moimi oczami. Jeszcze tylko powiem Wam jedną rzecz, bo tutaj zauważyłam coś przy okazji aplikacji pod drugie oko. Starałam się go troszeczkę wtopić w moją skórę przy pomocy Beauty Blendera, no i zdecydowanie już zabiera mi krycie gąbeczka tutaj, więc jakby palec to jest chyba jedyny sposób aplikacji, ewentualnie pędzel. Nie przyspiesza to pracy, naprawdę. No nic, dobrze. Idziemy dalej. Przejdźmy w takim razie do różu. Róż jest z tej samej serii Moon Glow. On jest w odcieniu 02 Glam Orange. Do wyboru były trzy odcienie, wszystkie takie bardziej wpadające, znaczy poza tym wpadające w róż. Ten wpada, tak jak nazwa brzmi, trochę bardziej pomarańczowy kolor. Mi, tak jak patrzyłam, też niestety nie było testerów. Bardziej podobał się ten odcień 03, no ale był niestety wymacany w środku, także odmówiłam sobie tej wątpliwej przyjemności, żeby go kupić. I już Wam czytam o tym produkcie. Kremowy róż do policzków w sztyfcie. Taram! Wydajny i wygodny w użyciu róż w sztyfcie nadaje policzkom uroczy rumieniec, przywracając przygaszonym policzkom naturalny blask i efekt wypoczętej twarzy. Doskonale stawia się ze skórą, umożliwia stopniowanie intensywności koloru w zależności od nastroju i rodzaju makijażu. Nowoczesna formuła anti-aging pomaga w ochronie skóry przed działaniem wolnych rodników, niebieskiego światła i zanieczyszczeń. Masło shea, olej konopny i witamina E doskonale pielęgnują skórę. Posiada filtr z SPF 20, tak jak poprzednik, i nie zatyka porów. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, jak on będzie sprawdzał się w akcji. Może trochę lepiej. Zobaczcie, tak samo muszę otworzyć ten produkt. No, to jest to, o czym ja mówiłam niestety, że on już nie do końca już nawet w tym momencie wygląda ładnie. Widzicie, o co mi chodzi? Zobaczcie, takie ubytki nieregularne, no jakoś tak nie do końca. Natomiast zobaczcie, jak mi się udało z kolorem. On się nazywa, uwaga, już sobie przypomnę, Glam Orange i według mnie ma przepiękny kolor. Jakoś nie do końca kojarzy mi się z pomarańczowym, co jest zdecydowanie na plus. Tym razem stwierdziłam, że będę działać zgodnie z instrukcją, a mianowicie wykręcając sztyft, dozuj na policzki do uzyskania pożądanego efektu. No dobrze, ja tym razem nie nakładam jako pierwszego bronzera, najpierw nałożę róż, a potem po prostu ewentualnie dołożę bronzer. Zobaczę w takim razie, jak ten produkt będzie się sprawdzał na moich policzkach. Zobaczcie, on jest taki dość napigmentowany. Ale po roztarciu wygląda pięknie. Przyjrzyjmy to jeszcze raz. On ma w ogóle taki kolor, że może troszeczkę posłużyć nawet jako bronzer. Wiecie, o co mi chodzi? Zobaczcie. Ale jest mega kremowy i rzeczywiście bardzo ładnie się rozciera na skórze. No dosłownie trzy ruchy i ten produkt jest roztarty. Póki co mega ładnie wygląda. Fajne jest też to, że on jest taki właśnie mega plastyczny. Że to nie jest tak, że wiecie, dotkniecie z tego sticka twarzy i po prostu na mur beton już ten pigment zostaje i jesteście tak naprawdę straceni, bo been there, done that. Różnie to bywa z produktami. Ja zawsze raczej wolę wykładać sobie na dłoń taki produkt i wtedy dozować na mojej twarzy. Natomiast zobaczcie, tutaj jest po prostu zerowy problem. Bardzo fajnie mi się z nim pracuje, naprawdę. Przeciągnę jeszcze ten róż sobie na skronie, żeby już w ogóle zrobić taki efekt takiej zarumienionej skóry od słońca.
przy tym produkcie. Będzie to mega proste. Też ostatnio uwielbiam sobie troszeczkę dawać różu na nos. Od razu się robi taki rumiany, trochę przypalony słońcem. Także no, póki co ten produkt na propsie. Czego tutaj w tym momencie brakuje? Oczywiście, że rozświetlacza. Także mam tutaj kolejny produkt, który zresztą swoją drogą myślałam, że też jest właśnie z tej limitowanej edycji Magdy Pieczonki, ale po przeniesieniu go do domu okazało się, że jednak nie. Także jest to Stick to Glow, tak się nazywa, Multi-Use Creamy Highlighter Golden Sun. Ja go mam chyba w odcieniu Sweet Almond, tak mi się wydaje. Już Wam czytam, co on ma robić. Kremowy rozświetlacz do twarzy i ciała. Właśnie, on też jest do ciała. Wielofunkcyjny, bardzo wydajny rozświetlacz w postaci praktycznego sztyftu. Dzięki opalizującym mikropigmentom doskonale odbijające światło zapewnia natychmiastowy efekt rozświetlenia twarzy, szyi, ramion, obojczyków czy nóg. Jesus! Okej. Okay. Formuła z olejem migdałowym pielęgnuje i nawilża skórę. Łatwy w aplikacji dzięki kremowej, elastycznej formie doskonale stawia się ze skórą, pozostawiając na ciele aksamitną taflę pełną blasku. Przeczytajmy jeszcze, jak jest ze stosowaniem. Wykręcając sztyw, dozuj na twarz, szyję, obojczyki, ramiona, nogi czy dekolt. Nie no, popłynęli z tym naprawdę. Oraz na wszystkie miejsca, które chcesz rozświetlić, czyli jest ich jeszcze więcej. Stosuj także jako bazę rozświetlającą pod makijaż. Okej, okay, to mnie trochę zdziwiło. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co ten produkt kryje w środku. Otwiera go się w taki sam sposób. I jedyne, czego się bałam na początku, to, że on może być dla mnie... Ja zawsze tak mam, że ja wącham. Że może być dla mnie troszeczkę za ciemny i no wydaje mi się, że jest na granicy. Czekajcie, zobaczmy sobie, jak wygląda na swatchu. Zobaczcie, jak on wygląda na mojej dłoni. No on jest niestety ciemny, tak jak zresztą widzicie. Natomiast co się rzuca w oczy, jest naprawdę mega kremowy, ale taki aż olejkowy. I kurczę, szkoda, że nie było innego odcienia, bo no chętnie bym próbowała taki troszeczkę jaśniejszy, no ale nic. Nakładajmy. No nie, on jest za jasny. Fu, za ciemny. Zobaczcie, naprawdę jest za ciemny. Wydaje mi się, że dużo nim tutaj nie zrobię dzisiaj. Ja nie chciałam też sobie tak przycie... O, nie no dobra, słuchajcie, z tego chyba nic nie wyjdzie. Nie no, słuchajcie, nie chcę go więcej nakładać, bo wydaje mi się, że z tego raczej nic nie wyjdzie. Z tego, co widzę, to ma jakąś taką mini podstawę kolorystyczną. Czy to jest możliwe? Pewnie jest możliwe. Co do glow, to wygląda na taki bardzo subtelny, taki zdrowy glow. Tak jakby bardziej tutaj widzę jego konsystencję, to taką niezastygającą, niż same drobiny, które się w nim znajdują. Zobaczcie, teraz dokładnie widać, jaki on daje ciemny vibe na policzku. Oczywiście zamierzam go w tym momencie rozprowadzić, tak żeby nie robił mi tutaj plam. Natomiast no naprawdę on jest mocno, mocno ciemny. I patrząc tak w podglądzie, no wygląda spoko, aczkolwiek wydaje mi się, że nawet jeżeli miałby jaśniejszy kolor, no to nie byłby taki glow, wiecie, in your face, tylko to jest taki bardzo leciutki, delikatny, wakacyjny, świeży glow. Tak, żeby podkreślić jeszcze to, jak Wasza buzia się pięknie lśni, jaka jest rozświetlona, to myślę, że tu by się fajnie sprawdził. Ale czekajcie, ja go jeszcze nałożę na moje ramiona i dekolt i zobaczymy, jak tutaj się sprawdzi. Zobaczmy w takim razie, no zobaczcie, jaki on jest ciemny. Tego tak nie widać w podglądzie, jak jest w rzeczywistości, ale nic. Zobaczę w takim razie może, jak on się będzie prezentował na mojej skórze. Albo czekajcie, ja to w ogóle zrobię ręką. Nie no, słuchajcie, patrzę teraz na to, jak on wygląda na mojej ręce. Nie wygląda ładnie. Wygląda sucho. Pigment rozprowadza się nierównomiernie, robi plamy. Nie, nie, kompletnie się nie nadaje. Także niestety, jeżeli chodzi o ciało, to moim zdaniem wygląda jeszcze gorzej. Znaczy nie, nie chcę tak mówić. Wygląda gorzej niż na twarzy. No niestety z rozświetlaczem dzisiaj za mocno nie podziałamy, ale wróćmy w takim razie do korektora, bo patrzę, jak on się zachowuje przez ten cały czas i zobaczcie, mocno się zbiera... Tutaj w załamaniach na moim oku każdy mi się korektor tak zbiera, ale ten widać, że on jest taki tłustawy, słuchajcie. Ja się bardzo zastanawiam w ogóle, jak się na nim będą trzymały cienie. Oczywiście pomaluję oczy i zobaczymy, czy przejdą próbę
trzymania się na takiej powierzchni kremowej. Natomiast jeżeli chodzi o okolice pod moimi oczami, to nie wygląda ona dobrze. Mam wrażenie, że krycie zdecydowanie się zmniejszyło tutaj w tych takich newralgicznych moich punktach, które chcę zawsze zakryć najmocniej, a mianowicie w tym miejscu przy dolinie łez i tutaj, gdzie mam takie no, mocno widoczne przebarwienia. Plus po prostu, pomimo że ten korektor właśnie ma być taki kremowy i nawilżający, to jakby ironią jest to, że on wygląda ciężko. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dla mnie po prostu jest trochę zbyt kremowy i minimalnie się waży. Trzymajcie za mnie kciuki, będę zaraz pudrować w ogóle całą moją twarz i powiem Wam, jakie są moje wrażenia. Słuchajcie, skóra pod moimi oczami wygląda fatalnie. A mianowicie pod jednym okiem, które zdążyłam przypudrować. Zobaczcie z bliska. Zobaczcie, jak rozwarstwiony jest korektor, jakie są duże prześwity i jak po prostu sucho i źle wygląda ta przestrzeń pod okiem. Masakra. No nic, normalnie bym zmyła ten korektor, no ale oczywiście chciałam Wam powiedzieć, jak on będzie współpracował na kolejnych etapach mojej makijażowej drogi. To właśnie tutaj znowu mega mi się zebrał, a to była dosłownie sekunda. Ja sekundę temu zbierałam nadmiar, także póki co korektor wielkie nie. Podkład natomiast po przypudrowaniu według mnie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zniknęło to takie uczucie wyświecenia na twarzy i w tym momencie po prostu moja skóra wygląda naprawdę naturalnie, ładnie i gładko. I swoją drogą ja pudruję też strefę T zawsze tym pudrem pod oczy z Paleze, bardzo go polecam w tym celu. No nic, bardzo dobrze to wygląda i przechodzimy w takim razie do kolejnego produktu. Tak jak widzicie, udało mi się w międzyczasie zrobić brwi i w tym momencie chciałabym utrwalić mój makijaż. A do tego posłuży mi mgiełka utrwalająca makijaż z różowym kwarcem i aloesem, nazywa się Rose Quartz po prostu. Ona ma w sobie takie przepiękne, opalizujące, różowe drobinki, nawet widzę tam jakieś niebieskie drobinki, także mega mnie to zastanawia, jak to będzie wyglądało na twarzy, no ale nic, zaraz sprawdzimy. I przeczytam Wam w takim razie, co ona ma nam dawać na twarzy. Poczuj pozytywne wibracje kryształków z mgiełką Rose Quartz. Jest ultra lekka i doskonale poradzi sobie z utrzymaniem makijażu na właściwym miejscu. Nasycona kryształami różowego kwarcu i wyciągiem z aloesu utrwala i odświeża makijaż oraz doskonale pielęgnuje skórę, zapewniając jej nawilżenie, gładkość i wspaniałe uczucie orzeźwienia. To jest Twój moment. Odkryj wibrującą moc kryształków i pokaż swoje piękno. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o zastosowanie, to oczywiście trzeba nią wstrząsnąć, po czym zaaplikować na skórę. Tu jest napisane, że z odległości 20-25 cm. I ta formuła ma na mnie robić ani śladów, ani plam na twarzy. No nic, dobra, zobaczymy. W tym momencie chciałabym jej użyć po raz pierwszy. Mam nadzieję, że ta mgiełka będzie taka, wiecie, drobniusieńka. O kurczę. No dobra, te 20 cm to tak na pewno trzeba mieć od twarzy. Zobaczmy, jak u mnie się sprawdzi. Okej. Okay. Myślę, że mieliście idealny widok na to, co się w tym momencie wydarzyło. A mianowicie ta mgiełka po prostu ma taki dyfuzor, że poczułam się, jakbym dostała szlauchem ogrodowym w twarz w tym momencie, bo po prostu, nie no, to jest słuchajcie, hardcore, czekajcie, oddalę rękę najbardziej jak mogę. Dobra, jestem w lekkim szoku. Niestety już któryś raz się z tym... Któryś raz się już z tym spotykam, że mgiełka drogeryjna ma coś nie tak z dyfuzorem. On po prostu za mocno psika na twarz. To nie jest, wiecie, takie milutkie omiatanie twarzy mgiełką, która pozostawia lekkość i świeżość na waszej skórze. To jest po prostu walka z jakimś, no, pryskającym szlauchem na waszą twarz, no. Jakby mi wielbłąd napluł w twarz. Także poczekajcie, muszę chwilkę odpocząć, zobaczę, jak moja skóra będzie wyglądała po tym, jak ta mgiełka już się w nią wchłonie, bo na razie jest jej o wiele za dużo i powiem Wam, jakie są moje odczucia. Mgiełka wchłonęła się w moją twarz i spójrzcie sami,
no, że ten glow jest naprawdę zauważalny na mojej skórze. W tym momencie mam wrażenie, że makijaż się ze sobą scalił. Wygląda naprawdę ultra świeżo. Ultra świeżo, pięknie się błyszczy skóra. No, według mnie naprawdę bardzo ładny efekt daje ta mgiełka, no ale sposób aplikacji do dopracowania. Z ciężkim sercem stwierdzam, że mój mikrofon rozładował się w trakcie recenzji tuszu do rzęs, więc niestety nie będę w stanie Wam pokazać, jak maluję nim rzęsy. Natomiast powiem Wam w skrócie coś w ogóle na temat samego tuszu. Tusz nazywa się Full and Long Lashes So Big i tak naprawdę mamy tutaj tylko i wyłącznie informację, że jest to tusz pogrubiający i wydłużający rzęsy. Na samym opakowaniu tak naprawdę mamy tylko dodatkowo informację o tym, że on ma w sobie 99% składników pochodzenia naturalnego. Jeżeli chodzi o samą szczoteczkę, to jest to szczoteczka silikonowa, która ma w sobie takie bardzo drobne wypustki, które służą do rozdzielania Waszych rzęs. I tak naprawdę jeszcze mojego podsumowania tego tuszu możecie spodziewać się w podsumowaniu ogólnym całego testu. Także kończę moje usta i przejdźmy do podsumowania. Podsumowanie jak zwykle przeprowadzę chronologicznie, więc zacznijmy od podkładu Sapphire Long Lasting Foundation. Jeżeli chodzi o ten podkład, to przyznam Wam szczerze, że mi on się bardziej kojarzy z takim leciusieńkim, rozświetlającym kremem BB. Jeżeli chodzi o jego krycie, no to ono jest naprawdę subtelne. To jest leciusieńkie krycie, on minimalnie jest w stanie Wam wyrównać koloryt skóry, ale jeżeli chcecie przykryć nim jakieś niedoskonałości, no to niestety będziecie mieli z tym problem, ponieważ on po prostu nie ma takiego krycia. A dołożenie drugiej warstwy nie powoduje, że to krycie się wzmacnia, tylko mam wrażenie, że jeszcze więcej jest tych takich drobinek rozświetlających, albo w ogóle tego efektu rozświetlenia, który niektórym może się podobać, a niektórym nie. Cery suche i normalne będą, myślę, że zadowolone z tego wykończenia, natomiast cery mieszane i tłuste trochę gorzej, bo ja po jego nałożeniu miałam wrażenie, że patrzę na moją skórę po paru godzinach noszenia podkładu i że widzę to sebum wychodzące na wierzch mojej skóry. On dawał trochę taki vibe, natomiast po przypudrowaniu według mnie naprawdę wygląda ładnie na mojej skórze i widzę oczywiście to rozświetlenie, które cały czas się wybije, natomiast nie jest one tak przytłaczające, jak było na początku jeszcze przed przypudrowaniem. Plus to nie jest podkład zastygający, on cały czas jest plastyczny na Waszej skórze, cały czas można go lekko przesuwać, także trzeba go koniecznie przypudrować. Ja w tym momencie mam go już na twarzy około 3 godzin i moim zdaniem wygląda naprawdę ok. Damy mu jeszcze oczywiście czas, zrobimy test trwałości i wrócę do Was za parę godzin, żeby pokazać Wam, jak on się utrzymał na mojej skórze. Kolejnym produktem, którego użyłam, jest Moon Glow Concealer. I to jest korektor, tak jak widzicie, w takim naprawdę solidnym sztyfcie. Już sama formuła podania tego produktu nie do końca przypadła mi do gustu, ponieważ po prostu wyklucza on jakąkolwiek precyzję, jeżeli chodzi o nakładanie tego produktu. Ewentualnie można go nakładać na twarz, kiedy tej precyzji tak naprawdę aż takiej nie potrzebujemy. Natomiast pod oczy można go nakładać albo palcem, albo pędzelkiem. W momencie, kiedy próbowałam go doklepać Beauty Blenderem, to Beauty Blender zabierał mi ten produkt, sprawiał, że robiły się prześwity, także kompletnie nie o to chodzi. Plus, moim zdaniem, praca z tym produktem, właśnie na zasadzie wklepywania go w skórę, jest naprawdę mega pracochłonna, bo na palec nakłada się naprawdę mało tego produktu, on jest mega kremowy, także on po prostu jeździ pod palcem, nie za dużo się go nakłada i po nałożeniu go pod oczy, no, dla mnie on po prostu jest zbyt kremowy i przez to nie ma wcale takiego dobrego krycia i krycie według mnie naprawdę się zmniejsza po upływie czasu. Ja też mam go na mojej twarzy około 2,5 godziny i zobaczcie, mam wrażenie, że tutaj moje zasinienie w takim, no można powiedzieć, najbardziej intensywnym miejscu kompletnie już wyszło spod tego korektora. Także on się u mnie w ogóle nie sprawdził, plus u niego ta kremowość nie idzie z lekkim wyglądem skóry, bo ja mam wrażenie, że jak coś jest kremowe, to może będzie sprawiało, że Wasza skóra jest taka bardziej nawilżona, dobrze wyglądająca. Tutaj nie. On wygląda pod moimi oczami, jakby był zważony. Także no niestety kompletnie ten produkt nie przypadł mi do gustu i nawet kładąc go tutaj na takie centralne części mojej twarzy, w ogóle nie widziałam krycia. No po prostu dla mnie on na skórze, poza tą okolicą pod oczami, był kompletnie niewidoczny, w ogóle mi się nie sprawdził i
No nie mogę go polecić. Natomiast druga część Duo, stworzonego przez Magdę Pieczonkę, bardzo, ale to bardzo przypadła mi do gustu i uważam, że to jest największy highlight dzisiejszego filmu. Mianowicie jest to Rouge Moon Glow Blusher w odcieniu 02 Glam Orange. W ogóle się nie spodziewałam, że ten kolor będzie tak ładny. Trochę mi ta nazwa mnie odstraszyła, bałam się, że on będzie taki bardziej pomarańczowy. Natomiast to jest piękny, zgaszony róż. Mega mi się podoba, jak wypadł na moich policzkach. Jest tak niesamowicie kremowy, tak łatwo go się rozciera, daje przepiękny, taki zdrowy glow na twarzy. No po prostu zakochałam się w tym produkcie i nawet nie poczułam potrzeby używania bronzera dzisiaj, ponieważ według mnie on tak ładnie mi właśnie wykonturował policzki, zaznaczył je. No jestem w tym momencie zakochana w tym produkcie i myślę, że będę się rozglądała za kolejnymi odcieniami. I jeżeli lubicie właśnie taki bardzo zdrowy, naturalny glow, taki można powiedzieć róż troszeczkę uzyskany przez lekkie opalenie twarzy, no to jak najbardziej Wam go polecam. Mi się sprawdził super. Ostatnim produktem w sztyfcie jest rozświetlacz, który nazywa się Stick to Glow i on jest w odcieniu bodajże Sweet Almond. I niestety ja nie miałam możliwości kupienia jaśniejszego odcienia, dlatego zaryzykowałam z tym. No i niestety ryzyko w tym przypadku się nie opłaciło, bo po prostu ten stick jest dla mnie za ciemny. Ten glow, który on dawał, był tak naprawdę ciemniejszy niż mój róż, także no musiałam po prostu nałożyć taką bardzo malutką, subtelną warstwę na moje policzki. Od razu Wam powiem, że ten glow, który ja w tym momencie mam tutaj na kościach policzkowych, on nie jest tylko i wyłącznie uzyskany za pomocą tego sztyftu. Ja sobie wzięłam to jako bazę, natomiast nałożyłam jeszcze na to inny rozświetlacz. Próbowałam użyć tego rozświetlacza na mój dekolt i na moje ramiona, ponieważ on teoretycznie do tego jest przeznaczony. To jest też rozświetlacz, który ma nam służyć do rozświetlania ciała. No ale niestety u mnie się kompletnie nie sprawdził, porobił plamy, pigment rozkładał się mega nierównomiernie, w ogóle pomimo, że on ma taką bardzo kremową i olejkową, nawet bym powiedziała, konsystencję pod palcami, no to jakoś nie widziałam, żeby to się przekładało na nakładanie go na skórę. Jakoś rozkładał się tempo, nie wyglądał dobrze, ten blask w ogóle był taki naprawdę subtelny, mocno stłumiony. O wiele bardziej podobał mi się, jak wyglądał na twarzy. I to jest też produkt dla osób, które lubią bardzo naturalne glow, takie, że osoba, która jak Was spotka na ulicy, nie będzie w stanie na 100% powiedzieć, czy po prostu tak ładnie Wam się błyszczy Wasza skóra, bo jest taka piękna, naturalna i pięknie, naturalnie rozświetlona, czy jest to jakiś produkt, który Wam w tym rozświetleniu pomaga. Także bardzo naturalny glow. Mi się niestety nie do końca ten produkt sprawdził. Jeżeli będę miała go możliwość przetestować w jaśniejszym kolorze, to na pewno to zrobię i wtedy dam Wam znać, czy poszło to lepiej. Mgiełka odtrwalająca makijaż Rose Quartz bardzo przypadła mi do gustu i rzeczywiście te drobinki, które sobie tutaj pływają w środku, przepięknie wyglądają rozpylone na twarzy. Rzeczywiście ona daje taki piękny, zdrowy glow na skórze, taki no po prostu tak jakby Wasza skóra lśniła od środka. Naprawdę bardzo ładnie podkreśliła mój makijaż, sprawiła, że te miejsca, które chciałam dodatkowo rozświetlić, miały dodatkowego powera, ale sprawiła też, że mój makijaż tak się scalił ze sobą i wyglądał po prostu całościowo zdecydowanie ładniej. Nie sprawiło to, że na przykład te strefy, które nie chciałam, żeby się świeciły, jakoś za mocno się wyświeciły. No jest taka idealna w punkcik ta mgiełka, jeżeli chodzi o rozświetlenie. Natomiast ten dyfuzor jest po prostu karygodny, bo widzieliście, że ja nawet w momencie, kiedy wyciągnęłam moją rękę najdalej, jak byłam w stanie, to dostałam w twarz po prostu taką ilością tego produktu, że byłam w lekkim szoku. Czułam się po prostu jak na śmigus dyngus. No a codziennie takiej przyjemności nie chciałabym sobie fundować, bo po prostu nie jest to zbytnio przyjemne. Także apeluję, żebyście trochę popracowali nad takim dyfuzorem, który by wydawał mniejsze ilości tego produktu z siebie, dawał taką bardzo leciutką, rozpyloną mgiełkę, na nie taki pistolet na wodę po prostu. Wiecie, że aż chcę Wam się zrobić unik, także to jest akurat przykre. Natomiast ja jeszcze będę starała się jakoś ograć ten temat, bo bardzo mi się podoba sam produkt, natomiast dyfuzor utrudnia mega aplikację go na twarz. Ostatnim produktem marki AA, który dzisiaj testowałam, jest tusz So Big. Jeżeli chodzi o ten produkt, no to niestety już Wam mówiłam, że mój mikrofon się rozładował w trakcie tego, jak testowałam ten tusz, więc no mogę Wam tylko opowiedzieć o moich odczuciach. I z jednej strony wydawało mi się na początku, że ta taka szczoteczka, która ma dużo takich malutkich wypustek w sobie, ładnie wyczesuje rzęsy, natomiast z czasem
zupełnie jakby ten efekt się obrócił przeciwko mnie. A mianowicie nagle moje rzęsy stały się jakąś po prostu masą zbitych gród, która wyglądała naprawdę mega słabo na moich rzęsach. I w ogóle mam wrażenie, że ten tusz obciążył moje rzęsy do tego stopnia, że one momentalnie opadły i były jeszcze do tego dość ze sobą sklejone. Także wyglądało to mega nieładnie. Natomiast jeżeli chodzi o moje dolne rzęsy, no to nie mam się do czego przyczepić, także jestem trochę confused. Bardzo ładnie mi je rozdzielił, wydłużył, ale tutaj też może mieć do czynienia, znaczy kluczowa w tym może być ta grawitacja, ponieważ tak jak właśnie mówiłam, wydaje mi się, że ten produkt dość mocno obciąża rzęsy i w przypadku akurat górnych rzęs jest to kompletnie niepożądane, natomiast w przypadku dolnych jak najbardziej. One lecą w dół, stają się jakby optycznie dłuższe i no i po prostu je bardziej widać, także jeżeli o to chodzi, to na dolnych spoko, na górnych kompletnie nie. No i zobaczymy jeszcze, jak będzie z trwałością tego tuszu, ponieważ no, przepuścimy go przez test czasu, który tak naprawdę najwięcej nam powie. Zobaczymy, czy gdziekolwiek się odbije, czy nie. Natomiast już Wam mogę powiedzieć, że on się zaczyna kruszyć. Ja cały czas widzę, że jakaś tam drobinka wędruje na moim policzku raz na jakiś czas, więc omiatam je i sprzątam na bieżąco. Natomiast widzę, że on się może kruszyć. No ale nic, zobaczymy w takim razie, jak to wszystko wyjdzie. W tym momencie mam godzinę 17:28 i mnóstwo innych powiadomień. Rozpoczynamy test trwałości. Wracam do Was za parę godzin z podsumowaniem tego, jak makijaż się utrzymał na mojej twarzy, także trzymajcie kciuki i widzimy się już niedługo. Jest godzina 23 i wracam do Was z podsumowaniem mojego makijażu. Sprawdźmy w tym momencie, jak wygląda moja skóra. Co do podkładu, to widać, że się rzeczywiście trochę wyświeciłam na twarzy, aczkolwiek przyznam Wam szczerze, że spodziewałam się, że będę się świecić o wiele bardziej. Pomimo, że to wykończenie tuż po aplikacji tego podkładu było takie mocno świetliste, to teraz uważam, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Zamierzam teraz użyć bibułek matujących i zobaczyć, co kryje się pod spodem, a mam tutaj na myśli pod nadmiarem sebum. Nadmiar sebum usunięty i po przyjrzeniu się z bliska temu, jak wygląda moja skóra, stwierdzam, że w strefie T, a raczej tutaj przy skrzydełkach mojego nosa i na samym nosie, ten podkład się wytarł. Stwierdzam tym samym, że nie jest to podkład o przedłużonej trwałości i long lasting foundation to nie jest najlepsza nazwa dla tego podkładu. Natomiast muszę powiedzieć, że podoba mi się, jak wygląda moja skóra w tym momencie, ponieważ wygląda mega naturalnie i nie wiem, czy to jest na plus czy na minus, ale ja tego podkładu praktycznie w ogóle nie widzę na mojej skórze. Także ten koloryt jest w miarę wyrównany, natomiast no naprawdę wygląda to mega naturalnie. Ja tak naprawdę mam w tym momencie w ogóle no jakieś wątpliwości, czy ten podkład w ogóle się utrzymał jakkolwiek na mojej skórze, bo widzę minimalnie, że on jest, natomiast to naprawdę wygląda turbo naturalnie. Jak dla mnie to jest po prostu fajny podkład na co dzień. Taki rozświetlający, lekki, kremowy podkład. Nie ma to nic wspólnego z formułą o wydłużonej trwałości, także jeżeli szukacie czegoś właśnie w tym stylu, no to myślę, że możecie po niego sięgnąć i dać mu szansę. Natomiast jeżeli chodzi o moje preferencje, no to ja jednak szukam produktów, które może nie są aż tak rozświetlające, ale troszeczkę dłużej utrzymują się w tych takich newralgicznych miejscach. Więc ja w skali do 6 oceniam go na 4 z minusem. Jeżeli chodzi o korektor, to mam wrażenie, że on jeszcze bardziej się wytarł i po prostu już kompletnie praktycznie zniknął z tej okolicy pod moimi oczami, także załóżmy, że nie będę o nim dłużej rozmawiać. Jeżeli chodzi o róż, to jest w stanie tak naprawdę nienaruszonym, dobrze się utrzymał. Co do rozświetlacza, to ciężko mi jest wyrazić opinię, jako że wiecie, że go przykryłam kolejnym produktem. Natomiast jeżeli chodzi o tusz do rzęs, no to myślę, że to jak on w tym momencie wygląda, mówi samo za siebie. Ja od razu Wam powiedziałam, że on zaczął się kruszyć tuż po tak naprawdę zrobieniu makijażu, no ale w tym momencie, no to ja mam pod okiem dosłownie masakrę i szczerze mówiąc nie przypominam sobie w ostatnim czasie, żeby któryś tusz aż tak mi się pokruszył. Według mnie stosowanie takiego tuszu kompletnie mija się z celem, także od razu kieruję go do śmietnika. Nie zamierzam sobie zaprzątać nim więcej głowy. I jeżeli chodzi o podsumowanie produktów, które dzisiaj użyłam w teście, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry albo dajcie suba, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaki!